Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie, kochani słuchacze, subskrybenci, widzowie. Dzisiaj wróżba z kart Tarota na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest to jeden filmik, jedna wróżba bez wyboru grup, także zostańcie od początku do końca. Witam Was serdecznie, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali wszelkie powiadomienia o moich nowych premierkach i wróżbach dla Was. Zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, kochani, ja Wam wyślę opcje wróżb, wolne terminy i tak dalej. Kochani, lajkujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Jestem ciekawa zawsze Waszych komentarzy, uwielbiam je czytać i to podkreśla tutaj właśnie Waszą obecność na kanale, aktywność. Także piszcie, piszcie, piszcie do mnie i dajcie mi kciuczka w górę. Dobrze, teraz zaczynamy, skupcie się kochani. Zobaczymy jaką historię, jakie wskazówki, jakie rady, porady pokażę dzisiaj. Co było, co jest i co będzie. Pokażcie, kochany, kart Tarota. Co było, co jest i co będzie. Co było, co jest i co będzie. Co było? Co jest? Co będzie? W przełożeniu kart widzimy już asa buław, czyli weźcie sprawy w swoje ręce i nowa szansa. Ale potrzebna jest nowa aktywność, zmierzanie do nowych celów, przedsięwzięcia nowe, odważnie tutaj postawić na swoim, co jest dla Was ważne i walczyć o to. Mamy szansę na nowe. Co było? Księżyc. Czyli jakiś sekret, jakaś niewiadoma, coś, co jest pod osłoną nocy. Ale również tęsknota za czymś, pragnienie duszy, marzenia, nasze właśnie marzenia, tęsknota za czymś, żeby się spełniło. Co jest? Pięć monet. Kochani, pięć monet. Karty monet mówią może o pracy, oczywiście o pieniądzach, sprawach finansowych, o karierze lub o tym, że jest jakaś strata, jakaś bieda. Jest również być może problem w finansach, strach, negatywne myślenie na temat pieniędzy lub egzystencji lub pracy, lęk, szukanie pieniędzy, szukanie czegoś nowego, może nowej pracy. Lub jeśli pytacie o miłość, patrzycie na miłość, to jakiś deficyt w miłości, nędza, rozpacz, strata, utrata. To jest i co będzie, kochani? Kapłan. Wow, kapłan, czyli wiedza, duchowość. Idźcie za być może wiedzą swoją, tak? To, co jesteście, być może macie jakieś wykształcenie, kompetencje lub douczcie się. To, co Wam głowa podpowiada, mózg, przemyślcie, to, co Wam podpowiada, to idźcie za tym, kochani. Kapłan to jest oczywiście nie tylko symbol duchowości, głębi duchowości, ale również jest to osoba spokojna, z harmonią, która spokojnie pokona wszystkie problemy, wszystkie schody, która ma nadzieję na to, że wszystko się dobrze ułoży, rozwiąże,
że przyjdzie jeszcze światło w tunelu, że przyjdzie jeszcze słońce na horyzoncie, że wszystkie problemy zostaną pokonane. Kapłan to niesłychany spokój, niesłychana duchowość, niesłychana wiedza, mędrzec, tak? Czyli idźcie za głosem swojej duszy, swojego serca, swojej głowy. Pomyślcie o tym, co jest naprawdę dla Was ważne. Pomyślcie o tym, co chcecie tak naprawdę spełnić, za czym tęsknicie. Kapłan mówi również o opatrzności Bożej, opatrzności Wszechświata, który czuwa. Także też poproście o wsparcie, opatrzność Bożą, Anioła Stróża, Wszechświat, żeby Wam pomogli, żeby te wszystkie siły, energie Was wsparły i Wam pomogły. I pamiętajcie, kartą w przełożeniu był As Buław, czyli weźcie sprawy w swoje ręce i wykorzystajcie swoją szansę na coś nowego. Ale działanie jest ważne. Buławy to szybkie działanie. Akcja. Niech się dzieje. I do zobaczenia, do usłyszenia na moim kanale już wkrótce.